30 grudnia 1988 roku minęła setna rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu w latach 1926-1930. Później wicepremiera i ministra skarbu w sformowanym przez Feliksa Sławoja Składkowskiego ostatnim rządzie II Rzeczpospolitej, a bezpośrednio po wojnie delegata rządu do spraw Wybrzeża. Eugeniusz Kwiatkowski nazywany jest powszechnie twórcą Gdyni, miasta, którego reprezentacyjne gmachy wzniesione w latach 30. do dziś zwracają uwagę swą urodą i nowoczesnością. Był również Eugeniusz Kwiatkowski czołowym współautorem innych wielkich sukcesów gospodarczych II Rzeczpospolitej. Budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego i związania liniami kolejowymi Wybrzeża ze Śląskiem. Osobistym zwycięstwem Kwiatkowskiego była stabilizacja złotówki. Okres, w którym sprawował urząd ministra skarbu, był całkowicie wolny od inflacji, a kurs 5 zł i 30 groszy za 1 dolara utrzymał się aż do 1939 roku. Kluczem do sukcesów gospodarczych Kwiatkowskiego były jego jasne koncepcje ekonomiczne, w których w niezwykle udany sposób łączył dorobek różnych kierunków i szkół w teorii ekonomii. Kwiatkowski był zwolennikiem tak zwanej gospodarki organicznej. Studiował on i Keynesizm, i nowoczesne metody polityki interwencjonizmu państwowego. Był umiarkowanym zwolennikiem tych metod, chociaż cały jego 4-letni plan inwestycji publicznych i tak zwany 6-letni plan rozbudowy sił zbrojnych zakładał bardzo aktywną rolę państwa na rynku, w inwestycjach i w rozszerzaniu przede wszystkim rynku pracy. Ale chroniąc obiegu pieniężnego, szanując społeczną kontrolę nad obiegiem pieniężnym w postaci Rady Banku, chronił Polskę przed inflacją i zdecydowanie przeciwstawiał się inflacyjnym metodom nakręcania koniunktury. Zgodził się na nie dopiero w obliczu agresji, to znaczy w marcu 1939 roku, kiedy wprowadził tak zwaną emisję fiducjarną opartą na zaufaniu. Po wojnie ten umiarkowany charakter polityki gospodarczej Kwiatkowskiego związany jest z respektowaniem aktywnej roli i sektora państwowego, spółdzielczego, komunalnego, prywatnego i aktywnej roli kapitałów zagranicznych w odbudowie gospodarczej kraju. I ta jego koncepcja była sprzeczna z monopolem państwowym w życiu gospodarczym, była sprzeczna z stalinowską doktryną ekonomiczną, którą forsował w Polsce aparat Hilarego Mincy. Sztuka znajdowania złotego środka udawała się Kwiatkowskiemu nie tylko w gospodarce. Pozycję wybitnego męża stanu dała mu także wola i umiejętność osiągania mądrych kompromisów politycznych. Nie kierował się nigdy polityczną proweniencją swoich współpracowników. Kierował się przede wszystkim zawodową kompetencją. I w jego resorcie znajdziemy i socjalistów, Michał Kaczorowski, i ludowców, Dębski, jego wielki przyjaciel. Wśród obozu rządowego w latach 1935-39 Eugeniusz Kwiatkowski reprezentował tak zwany liberalny kurs podpowiadający rozmowy z opozycją, kompromis z opozycją i liberalne traktowanie opozycji. Był zdecydowanym przeciwnikiem utrzymywania sytuacji emigracji politycznej byłych więźniów brzeskich. Uważał, że jest to plama na honorze Rzeczpospolitej. Wielokrotnie interweniował w sprawie zwolnienia Witosa. Swoje zasady polityczne próbował Kwiatkowski realizować i po wojnie, gdy objął stanowisko delegata rządu dla spraw Wybrzeża. Był
zwolennikiem rządów koalicyjnych i to zarówno w okresie II Rzeczypospolitej, jak i Polski Ludowej. Jako polityk środka, człowiek politycznego centrum, uważał, że należy większą uwagę przykładać do negocjacji i umiejętności zawierania honorowego kompromisu. Dał temu wyraz w roku 1947, przemawiając do stoczniowców na wiecu przedwyborczym. Ale właśnie to przemówienie, w którym podkreślał tak silnie potrzebę respektowania zasad demokracji, przyczyniło się do jego dymisji jako ministra z funkcji delegata rządu dla spraw Wybrzeża. Nie decydując się świadomie na rezygnację z ideałów pokolenia niepokornych, którego przecież był wybitnym przedstawicielem, pozbawiał się tym samym pracy dla dobra Rzeczypospolitej, tej, którą uważał za rzecz najważniejszą. Myślę, że dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać, że historia przyznaje rację Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Kwiatkowski uważał, iż naturalną przeciwwagą władzy centralnej winny być samorządy miejskie, a wśród nich szczególną rolę przeznaczał samorządom miast nadmorskich, a przede wszystkim Gdańska. Dziś z okazji setnej rocznicy urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego często wraca się do jego myśli i niespełnionych planów. Do jednych z nich należy myśl utworzenia Związku Gospodarczego Miast Morskich. Dodajmy, że pierwszy zjazd i ostatni tego związku odbył się 12 i 13 lipca w Gdańsku w 1946 roku. U podstaw tej koncepcji, jak wynika z zamysłu twórcy, leżały ważne przesłanki. Chociaż nie wszystkie argumenty wówczas ze zrozumiałych względów mogły zostać ujawnione. Jak można sądzić, najogólniej rzecz biorąc, chodziło o to, aby po pierwsze nie dopuścić do utraty korzyści płynących z symbiozy miasta handlowego z portem. Kluczem do tego było uszanowanie własności komunalnej z lokalnym ośrodkiem decyzyjnym. Po drugie, chodziło o stworzenie fundamentów spójnej formuły przestrzennego i funkcjonalnego zagospodarowania wybrzeża, opartej na hierarchicznej sieci wiodących ośrodków osadniczo-portowych. To one właśnie ze swym bujnym życiem samorządowym miały być filarami tej przyszłościowej wizji. Po trzecie wreszcie chodziło o to, aby powołać do życia coś w rodzaju organizacji obronnej wobec zarysowującej się, a obcej polskiej tradycji myśli ekonomicznej, tendencji do planowania centralnego na wzór radziecki. Innymi słowy, samorządne organizmy miały pobudzić energię społeczną, sprzyjać rozwojowi kupiectwa nadmorskiego i uzyskać rękojmie spełniania nieskrępowanego swych definicyjnych, a tym samym najbardziej żywotnych funkcji transportowo-handlowo-przemysłowych. Pytając o źródła, z których płynęła inspiracja życiowej postawy i myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego, warto wsłuchać się w jego własne przed laty zapisane słowa. Gdy w ewolucji społecznej stajemy w obliczu konieczności reform, gdy w sumieniach naszych budzi się odruch protestu przeciwko uciskowi i krzywdzie, przeciwko nadmiarowi i niedostatkowi materialnemu, to mimowoli musimy się zbliżać do zasad etyki katolickiej, do kodeksu życia chrześcijańskiego. Gdy w życiu jednostki, choćby najbardziej oddalonej od organizacji Kościoła katolickiego, choćby nawet w społeczności pogańskiej, pragniemy podwyższyć fundament etyczny życia,
gdy pragniemy wspiąć się na stopień wyższy i doskonalszy, to uciekamy się do najprostszej, najkrótszej, najogólniejszej i najgłębszej konstytucji życia zawartej w 10 przykazaniach.